A teraz zajrzymy do sypialni. Wiadomo, że w dobrym tonie jest pościelić po sobie łóżko. Chociażby po to, żeby mama nie zrobiła nam Saigonu. Jeżeli chodzi o kołdrę i poduszkę, to temat jest dość prosty. Zaczyna się komplikować, jeżeli w dłonie wpada nam prześcieradło z gumką. Tak naprawdę większość ludzi nie potrafi złożyć go w kostkę. Jedyny sposób to taki – zwinięcie w kulkę. Ja zaraz Wam pokażę, jak bezproblemowo poradzić sobie z takim prześcieradłem. Biorę jeden róg i zakładam go na rękę. Teraz składam prześcieradło na pół i zakładam drugi. Wędruję do dołu i to samo robię. Pach z jednym rogiem i pach z drugim. Chwytam, strzepuję i wychodzi nam już prawie prostokąt. Teraz ładnie zakładam sobie rogi i robię tylko tak. Pach, pach i pach. Zobaczcie. Niemożliwe staje się możliwe. Prześcieradło z gumką złożone w kostkę.